Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Blog Prezesa. Zaczynamy poranny przegląd kryptowalut. Bitcoin po mocnym spadku, odbicie, kurs wrócił powyżej linii trendu wzrostowego, ale dzisiaj nie widać tutaj większej siły na dalsze ruchy w górę. Zobaczymy, co dalej na Litecoinie. Litecoin odbicie od linii trendu wzrostowego, ale też niemrawe ruchy w górę na razie. ETH, lekka korekta po ostatnich mocnych wzrostach. ETC, też lekka korekta. Lisk. Oparł się o linię trendu wzrostowego, drugą. No niestety może nie dociągnąć do swojego ATH, ale przez cały czas się utrzymuje powyżej wcześniejszego ATH, ta przerywana niebieska linia. Ripple jest tu próba odbicia, no ale dalej nic się tu wielkiego nie dzieje. Dash. Mieliśmy ładne odbicie. I teraz lekka korekta. Monero. Nic się wielkiego nie dzieje tutaj. NEM. Po odbiciu od linii trendu wzrostowego mamy kurs lekko w górę. Dziś zielona świeczka. No, dość spora w porównaniu z poprzednimi. Przebity ostatni szczyt z przedwczoraj. No, może kurs będzie kontynuował drogę do góry. Doge. Tutaj kurs przebił linię trendu spadkowego, ale na razie nie widać chęci na większe wzrosty. Golem. Golem przebił ostatni szczyt lokalny. No, jest próba odbicia od tej linii trendu wzrostowego. Augur. Tutaj po odbiciu od linii trendu kurs idzie lekko w górę, ale na dzisiaj rano na razie też nie widać jakichś większych ruchów. Zcash. O, i tutaj mamy walutę, która jak do tej pory to omawiałem, widać siłę rynku. Zbliża się do swojego ATH. No, jest szansa, że dzisiaj to ATH zostanie przebite. Na razie testuję wcześniejszą linię trendu wzrostowego od dołu, ale widać tutaj dość sporą siłę rynku, więc jest szansa na test ostatniego ATH i przebicie nawet. Można się spodziewać również podwójnego szczytu, kurs w tym miejscu zawróci, albo zaraz po lekkim przebiciu zawróci. No, coś z tego może będzie. To wygląda trochę podobnie, jak mieliśmy wcześniej, mocne wybicie, korekta, potem przebicie ostatniego szczytu i znowu korekta. Tylko popatrzcie, jaka to była wcześniej sytuacja, że w dniu przebicia ostatniego szczytu kurs ustanowił nowe ATH. Jakby się to miało powtórzyć, to zakładając, że dzisiaj byśmy przebijali poprzednie ATH, to kurs znowu by ustanowił szczyt i potem w korekcie wszedł znowu w te rejony, a nie ciągnął już dalej wzrostów. Także kupowanie tutaj po przebiciu tej linii to wydaje mi się, że ma sens tylko na krótki okres czasu. Przynajmniej tak to wygląda z historii tej waluty. Zobaczmy dalej. Stratis. Wczoraj przebicie linii trendu spadkowego. Wyjście górą. Ale dziś już od razu korekta. Kurs zatrzymał się poniżej linii trendu wzrostowego, którą testuję właśnie od dołu.
Tutaj wrysujemy sobie kolejną linię trendu kolorem fioletowym i jako ciągłą. Coś z tego może będzie? Może coś z tego będzie. Tu ładne wybicie wczoraj, przebicie tej linii trendu spadkowego. Jest szansa, że będziemy ciągnąć wyżej, choć dzisiaj z rana nie widać siły kupujących. Stellar. Tutaj kurs się utrzymuje przez cały czas powyżej wsparć. Wyszedł bokiem z tego trójkąta. Więc tutaj trzeba oczekiwać, co się będzie działo. Czy ruchu w górę, czy w dół większych. Steam. Tutaj kurs się utrzymuje bardzo wysoko przez cały czas. Jesteśmy w płaskiej korekcie. Jest nadal szansa na atakowanie ostatnich szczytów. Tutaj możemy już wrysować sobie dołek. Na tej świeczce mieliśmy najniższy punkt. Następna świeczka wyszła górą, przebiła szczyt tej świeczki. Dobrze, wrysujemy sobie to kolorem fioletowym i ciągłą. W związku z tym wrysujemy sobie też kolejną linię trendu wzrostowego. Tak, tutaj mamy taki wachlarzyk nam się stworzył. Patrząc na to, co było wcześniej, wyszczał, potem w bok i kolejny wyszczał. Tutaj niestety tą linię, co wrysowałem przed chwilą, może zostać szybko ta linia przełamana. Jeżeli będzie trend wzrostowy na kryptowalutach kontynuowany, no to jest szansa na kolejny wyszczał tutaj w górę. Mate. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje. Kurs porusza się w trendzie bocznym. Po wyszczale w górę, wyjście z trójkąta, powrót i teraz znowu jesteśmy na granicy trójkąta. Next. Tutaj next ostro w górę. Mówiłem wczoraj, że wolumen potwierdza wzrosty. Coraz większy wolumen, coraz wyżej kurs. Ale tutaj ta linia, którą wysuwałem wczoraj, już taka bardzo pionowa, została przerwana. Ale mamy zaraz blisko drugą linię. I tutaj widać, że kurs pomimo przełamania tej linii, czyli wzrosty, impet wzrostu trochę wyhamował, ale nadal jest chęć do kolejnych wzrostów. No jest szansa na przebicie tego ATH, ale nie wiem, czy to ATH zostanie przebite. Jeżeli przebite, to i tak potem spodziewałbym się jakiejś korekty. Nowa coin. Tutaj przebiliśmy ostatnie wsparcie. No ale kurs dzisiaj wyszedł powyżej tego. Wolumen jest bardzo mizerny. Zero zainteresowania rynku tą walutą. Namecoin. Tutaj kurs się utrzymuje powyżej linii trendu wzrostowego, ale też nie ma większego zainteresowania. Peercoin. Bardzo podobnie jak do Namecoin. Bitcoin. Wczoraj przebiliśmy linię trendu spadkowego. Ale dziś nie ma kontynuacji wzrostów, tylko od razu już korekta. Więc może to wyjście być fałszywe. No na razie tu nie widać też ani chęci na większe spadki, ani na wzrosty. Jesteśmy w takim dość sporym kanale, ale bardziej bliżej dołu tego kanału niż góry. Siakoin. To mamy odbicie, ale dzisiaj też brak jakiejś większej chęci na kolejne wzrosty. Bitshares. Po mocnych wzrostach korekta, wczoraj przebicie linii trendu wzrostowego. No niestety tutaj kurs może zacząć spadać. Tutaj wolumen bardzo wysoki na tej świeczce, która nie była najwyższa. I ta, która najwyższa, najwyższy wolumen, ale teraz widać już spada. Czyli na razie
kupujący sobie odpuścili. Przetestowane zostały tylko ostatnie ATH, ostatni szczyt. No niestety na razie wygląda na to, że nie ma siły na kolejne wzrosty i raczej spodziewałbym się korekty tutaj większej. DGB. Tutaj ładne odbicie wczoraj od linii trendu wzrostowego, od wcześniejszego ATH. No, dziś może być kontynuowane, choć też z rana nie widać dużych ruchów. Nozis. Kurs odbił od linii trendu wzrostowego, ale na razie też nie widać chęci lub siły na dalsze wzrosty. Dobrze, podsumujmy. W podsumowaniu, co mogę powiedzieć? No, Bitcoin odreagowywuje tą czerwoną świeczkę. Wczoraj dość spore, ładne odreagowanie, ale dzisiaj z rana nie widać tej siły. Większość kryptowalut nie ma też większych sił na jakieś większe ruchy. Jedynie z tych, które tutaj analizuję, Zcash pokazuje dość sporą siłę. I tu się dzisiaj może sporo podziać. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.